Kochani, no teraz widzę, że wyglądam jakby piorun we mnie strzelił. No ale cóż, poszłam spać z mokrą głową. Makijażu też nie używam, więc wybaczcie, ale do live'a też nie będę się specjalnie malowała i przygotowywała. Natomiast live specjalnie dla tych, którzy są ciekawi, jak wygląda Arreterra. Dzisiaj w tych okolicznościach przyrody, dosłownie za pół godziny, bo o godzinie 11, spotkam się z kilkoma kobietami na Satori i będziemy wybaczać. To jeden z elementów wzrastania, oczyszczania swojej przestrzeni, to właśnie wybaczanie. Wybaczanie sobie, innym, oczyszczanie się z historii, które przeszkadzają nam doznawać radość i szczęście z codzienności. Natomiast już za 3 tygodnie, też tutaj, w mojej Arreterze, będę miała przyjemność uczyć o Akaszy. Będziemy medytować w ogrodzie, w naszym czarodziejskim, magicznym ogrodzie. Będziemy przyjmować wzrastający dzień, bo 21 marca, pamiętajcie, jest równonoc wiosenna i to jest czas, kiedy życie budzi się do życia, kiedy wzrasta intensywnie. Zatem będzie to też świetny czas na to, by poznawać tajniki pola energoinformacyjnego, które tym wszystkim zarządza. Serdecznie Was zapraszam. Przybywajcie. Są jeszcze chyba 3 miejsca z tego, co kojarzę. Arretera pomieści maksymalnie 12. Jest też możliwość oczywiście spania. Arretera to kawałek domu. Tam jest łazienka, kuchnia, jeszcze jeden pokój. Także bez problemu kilka osób, spokojnie 6-7 osób może spać. Co jeszcze? No i wybaczcie mi oczywiście, jeżeli ten live nie jest specjalnie profesjonalny, ale stwierdziłam, że nie będę czekać, tylko nagram go już.